Cześć, witacie, z tej strony Artur. Słuchajcie, dzisiaj do rozładunku mamy dwie maszyny, dwa agregaty. Pierwszy tutaj mamy niedaleko, zostało mi 14 km. Akurat przejeżdżam koło filii Korbanka. Jak widać, jestem tu świętym, czyli już niedaleko. Będziemy to rozładowywać u klienta Mandama 5-metrowego. A to będzie mieć całości rozładunek na lewo. Później jak rozładujemy tego Mandama, to lecę tutaj w kierunku jakby na Szczecin, Świnoujście, za Świnoujściem, tam Wolin, taka miejscowość przed Wolinem, to odbijał i tam sobie rozładuję. Rozładuję sobie agregat Tometa. Dobry! Dobrze, nie? Tak jest, wszystko się zgadza. Myślę, że będzie najlepiej chyba kawałek do przodu i tyłem w tą dróżkę. Aha, to tutaj mam jechać? No. Myślę, że to się uda. Bo tak nie widać za bardzo. No, dobra, to cofamy. A tutaj budowa. A no właśnie, bo tak macie samochód ciężarowy, to jest to. Co, tym będziemy ściągać tym, nie? Tak. Około maszyny, nie? Chyba do tego? No, myślę, że chyba... Uciągnie, co? Uciągnie. No ile to do koni? Troszkę jest, że tak powiem, modyfikowany, ale... Ale... bo fabrycznie to tak miał 170, ale... No. Aha. Ale to był najmniejszy z serii, więc go trochę przestawiliśmy na... Ale żeby mu nie zaszkodziło czasami, nie? Nie, to był najmniejszy z serii, no aha. Go tam przestawiliśmy na środek mocy z tej serii, nie? Aha, a chyba, że tak, no bo to kurde dużo właśnie... Nie, można później są... przesadzać, lepiej nie. No, lepiej nie? Kurde, dobra, to będzie działać pomału. O, jeszcze jedna później maszyna mi została. Do świętego? Nie, to jadę tam w kierunku... A, do klienta, proszę. Tak, do klienta. Lecimy sobie tam na ten... Tak jakby na Świnoujście, nie? Wolin za Wolinem, nie? O, to tak to wygląda, tak na jazdę. To jeszcze kawałek drogi. No tam, mamy dwie godzinki. Co tu na jazdę wyciągnie? Nie zgasi tam, bo tam porozstawiamy się to. No. Nie, to kurde. Ja mam akurat lekkie te najazdy, nie? Aluminiaki, nie, ale bo chłopaki mają jak są po prostu... Dłuższe mają 3 metrowe, nie? To mają, to 50 kg chyba jeden waży, nie? No to zależy jeszcze jaki najazd, nie? O, tak. O, to starczy, bo to szeroka. No, duże. Wygląda, jakby był więcej mocy miał. No to, bo to są takie do 270 koni. Aha, tak. On w tej chwili na 250 jest ustawiony. Ze 170? No bo to oni tam niby 7220, ale to oni piszą tą moc z Power Booster. Aha, to jest takiego. On teraz ma 208 znamionowe, ja no, no, 250 rozumiem. Takiej o. Z tym. No tak, no to. Dobrze. I podziałać. Napadało trochę, nie? Napadało, no. Że tak powiem, dopiero żniwa jesteśmy. To jest po żniwach, nie? Jesteśmy po żniwach, ale dopiero w sobotę tak naprawdę. Aha, to tak. No i przyszedł czas teraz na szybki siew rzepaku. No. No i trzeba się skręcić. A no tak. Żeby do końca tygodnia był zasiany. Oho. 60 hektarów zasiad. A 60, nie? Aha, to trochę jest. No bo już tak to. Napadało to dobrze, nie? Na ten rzepak chyba to mokre to chyba dobrze, jechał, co? Ale żówką, drugi będzie jechał od razu. Na akurat maszyna potrzebna, nie? No właśnie. To jest szybki zasięg. Aha. To postawimy. Nie wiem, to starczy, to może nie, bo akurat pod górkę jest, z górki. I tak mało. A tam nic się nie stanie, nic się nie ugnie. No dobrze. Napadało dziś. Teraz znowu za dużo, może powiedzą, że od deszczu będzie, nie? Ale raczej nie, deszczu tam za dużo to. A teraz w radiu słyszałem, że gdzieś tam w Warszawie dolało. U nas i tak jakoś kataklicznych tych deszczy nie było. Nie? Uciążliwe. No. Bardzo uciążliwe te deszcze, bo tak chlapie co dzień.
A nie żeby jakoś tak... Mocno aż. Żeby jakoś tak katastrofalnie, żeby jakoś wyrywało. No, no, przelało za bardzo, nie? Tak, żeby gdzieś tam było jakieś oberwanie chmury. Bardziej to takie uciążliwe niż... Tak, bo jak na przykład byłem gdzieś dwa tygodnie gdzieś tam na Pomorzu, gdzieś właśnie jak Koszalinie, to oni dopiero mucili. Tak, oni tam tutaj znajomi mają w okolicach Koszalina drugie gospodarstwo. No to tam jeszcze dużo zostało, nie? Tak? U nich to bagno, kombajny się kopały. O kurde. No bo tam jak byłem wtedy, to jakoś tam akurat... To u nich w ciągu 3 dni spadło ponad 100 litrów wody. No to dużo. Dużo. No bo ja mówię, tam byłem, akurat rozładowałem film, też akurat leciał, rozładowałem Multiwana, nie, do klienta, mówi, to mój dopiero wjeżdżali w pole, nie? To na przykład tam Wielkopolska to już było prawie po. Chociaż my macie trochę później te żniwa, czy nie? Troszkę później. Ale generalnie żniwa skończyliśmy w normalnym roku przez ostatnie lata. No. Żniwa się najpóźniej kończyły koło 10 sierpnia, a teraz praktycznie koniec sierpnia. Dobre 2 tygodnie. Po ślizgu. No to u nas też tam, bo co niektórzy tam w Wielkopolsce zaczęli, ale nie wszystkiego skończyli, kto tam miał. Miał kombajn. 20 na spokojnie mieliśmy zakończony siew rzepaku. No aha, a teraz? W tym roku. Już zaraz koniec. Tak, koniec miesiąca, no i chcemy się tak do końca. Dzisiaj praktycznie, jutro ostatni dzień miesiąca. Aha. Się, nie grozi. No, chyba pierwszego załapiemy. Jak pod warunkiem, że nie będzie padać. No, na siew to... Znaczy, jak jest woda, to też to będzie szybciej wszystko wschodziło, to też... Tak mocno mi przeszkadza, nie? No, będą za to schody. No, a jak znowu... Ale jak jest bagno, to też się zagraje. No, no. Ale mówię, u nas nie woda, ale to jest tak... Ale no. Ziemie to stosunkowo letkie, to jak przez Durszlak. Dzisiaj pada, jutro... Jutro można wjeżdżać, nie? Bo jak takie gniazda, to gorzej, nie? Dobra, już tutaj... Podniesiemy to do góry, bo dalej jak to molnie idzie. Proszę? Nie, tutaj do brata mówię, że obudowy łożysk w Piastach, no. Na Wale. Bo tutaj mieli na miejscu praktycznie. Chłopaki? No tutaj w Świętym. No, no, Świętym, no, no. Ale jest z innym walem. A jednak ten nam się bardziej podoba. Aha, no mówię, dlatego mówię, tu pak. Solidniej wygląda i. Pakuje Starnowa tutaj, bo czasami tak jeżdża się rozwozi. Często się rozwozi. Bo jak tu są takie maszyny stoją, akurat pasują klientowi, to się jedzie stąd, nie? Ale jak. Generalnie moglibyśmy przecież podjechać na 10 km. No. No, bo to mówię, bo to 13-10 km mi pokazywało, nie? Niedaleko. No, no właśnie. Ale kwestia wałku. Ten ma gdzieś się wydał solidniejszy. A nie te obudówki takie delikatne, gdzieś te uchwyty. No, 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 no to nie zrobił na nas dobrego wrażenia. A, no to dobrze. Czy to ten będzie lepszy, to też nie wiem, ale. No, to ja tu... Pokaże się. No, okaże się w planie później, jak to mówię, nie? Dobra, to tutaj. A praktycznie możemy odpalać. O, i jedziemy. O, tylko podzuję moje te pasy jeszcze. Tu musimy podłączyć hydraulikę, żeby to do góry podnieść. A nie wiem, który wąż. Tu nie podglądałem u chłopaków. A jeszcze to weźmiemy. Podglądałem, ale... A to... Będzie patrzeć. Jak możesz wziąć to? O, tam się zaczepiło. Na buraka tu jeździcie? Jeździmy. Aha. Generalnie... Bo ta cukrownia się, wszyscy się tu powoli zaczynają szykować na buraka. No właśnie. Buraka już. Miała u nas... Kule ma? A są kule, dobra. Kampania miała ruszyć od 11, ale no. Przesunęła się na 17. Aha. U nas tak gdzieś tak środa Wielkopolska, bo tam właśnie bardziej po środę. To tak trochę tu w prawo. O właśnie. Czytałem, że Glinojew niektóre cukrownie już ruszył. Wie pan co? Jeszcze nie, weźmiemy jeszcze raz. Bo chyba nie damy rady. Musi się przesunąć. Troszeczkę w tą, minimalnie, nie? Bo za dużo jest tego, nie? Pomału. O, same New Holandy widzę ogólnie, nie? No. Wszystkie prawie. Dużo? Tak. Staramy się. Jedną marką to jest i łatwiej potem w obsłudze no. I litry i oleje. Aha. Że. No tak. Okej, ale to ta sama stajnia, można powiedzieć. Tak? CNH. Aha.
A tutaj ten z tym rozsiewaczem. No, jak było zadzwonione, że już niedaleko, to się wróciłem. Aha, bo pan jechał siać. No, no tak, no to no, dobrze, bo tak to bym musiał poczekać. Ja poczekał, to poczekał. Dobrze, będzie słychać. Nie no, bo to tak było, no równo z tymi. Teraz tak, któryś to był, bo musimy to podnieść no do góry, nie? Nie ma dziś oznaczenia, które jest czegoś? Jeszcze troszeczkę, jeszcze. Dobra. A czekają nam start, no, no dobra, wiem, że chłopak, widziałem, że mnie, no widziałem, że były tak, podłączone chyba dwa niebieskie i te żółte na pewno będą do podłączenia. Będziemy patrzeć. I później musimy całość jeszcze ponieść do góry, nie? No. To podnosimy ten żółte? Żółte tu są jeszcze, a te żółte? Żółte, o, to mówi pan co? To będą chyba od... Żółte są od zaczep. No, to musimy ponieść tutaj do góry to, bo nie pod... Zaczep, tak. Ale te niebieskie czy to też jeszcze będą, bo trzeba będzie go podnieść do góry jeszcze, nie? To nie wiem, które tam te... Tu, czy tu? O, dobra. I na dół, tak? Bo to znaczy... Chyba trzeba otworzyć to. O, kurde. Teraz spróbować to do góry ten... O, tu. Rączcie się, to jest prądowe łącze. Dobrze, o widzisz, dobra. No, no. Jeszcze trochę, tak? A, chyba, że opuścimy ten. No możemy tu teraz podjechać i opuścić. Aj, kule by trzeba, nie? Nie, to... Tak? Ja chwilę tutaj, minutku. Dobra. A jeszcze nie mało? A, tam nie idzie. Jeszcze trochę do góry. O właśnie. A, wszystko. Teraz wszystko jest do... Niech pan założy kulę najpierw. Tutaj będziemy cofać, ja przełożę tak, bo tutaj się nam urwał ten, a urwał się... Aha, rozumiem. Grzesiek powolutku tu, chwila, chyba tutaj jeszcze trzeba dostyczyć. O, dobra. Ja tu będę miał. Dawaj. O, bo to można troszeczkę tak. Jeszcze troszeczkę. A jeszcze do tyłu. Minimalnie. Jeszcze. Jeszcze. No. Tam będzie, dobrze? Tu weszło, no tylko... Zabezpieczmy tam. No. Dobra, stój. Dobra. Do tyłu delikatnie. O. Jeszcze delikatnie. Jeszcze. Jeszcze jeszcze deczko. O, pobijamy. Jeszcze deczko, o, bo jest. Jedno jest. Dobra. Teraz niebieskie. To można tutaj, bo teraz mamy nie. Dobra, to gdzieś trzeba będzie tu. Chyba niebieskie, nie jestem pewien. Będziemy próbować. No, bo tak za bardzo nie zwróciłem uwagi, które były, czy zielone, niebieskie. Bo teraz musimy ponieść tu całość, nie? Patrzymy. Ten siłownik podejrzewam. No to będzie patrzeć co się dzieje. Delikatnie próbować. Rozkład? To w drugą stronę i to rozłączymy na razie. Nie, to jest poziomowanie na dalej. Aha. Dobra, to wyciągamy te? No bo tu jest jeszcze jedno zdjęcie. A jest, aha, bo tu ma ten. Dobra, tu. A to zaraz. Jak to mówią, syfu nie naleciało. Ale tu jeszcze można dołożyć, bo chyba te złącza, nie? Ja bym chciał. A tam na sterowniku jakiś ten, żeby do sterowania jest, nie? Tak, tu jest. Generalnie są cztery komplety, no. Tylko pod czwarty jest podłączone przedni tuz. Aha. Ale można założyć trójnik. Aha, i pasuje, nie? Wtedy. Próbuj, Grzesiek. Tak, dobra. Ale to idzie, co idzie całość, dobra.
I bardzo ładnie. Poszło, poszło. O, jeszcze tam chyba mam pas, a to tak, tak wisi pas, dobra, to nie ma problemu. Klocki na bok. Tutaj nie potrzeba. Tu pasa weźmiemy. Pomału, pomału tam jedzieć. Jak my już założymy raz do ciągnika i wyregulujemy sobie, to już ten zaczep... No, no, będzie. To złącze, będzie można gdzieś ten... No, to tutaj też to podniesie. Dobra, powoli, do góry, do góry, do góry. A nie, a tym podnosikiem troszeczkę. Tuzem. To mi niby przejdzie. O, dobra, starczy. No i to będziemy sobie puszczać w drugą stronę. Nie spalę manewru, jak to mówią na to wszystkim, nie? No. Jedzie. Może iść zaraz za siewnikiem w pole. Tak jest. Pójdzie, nie. Pójdzie prosto w pole. Nie, bo kurde. Szkoda zbrudzić teraz taki ładnie. Szkoda zbrudzić. No. Przejdzie, przejdzie. Przejdź. Malutko. Dobra, więc co? Stoj, 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 stoj. Stoj. Teraz opuść cięgna. Opuść go troszeczkę. O tak, dobra. Bo teraz tutaj wyhaczymy, a trzeba będzie chyba jeszcze trochę opuścić. Przejdzie. Jeszcze deko. O właśnie. Jeszcze deczko. O dobra. O malutku. Nie, no to takim zestawem to... Tego będę miał gorzej zdjąć, bo ten jest... Dosyć ciężki, nie? Ciężki, no i jakaś ładowarka porządna musi być ładowarka, nie? Bo... No, tutaj patrzyliśmy. No. 5 ton ponad ten. No, no, no 5-metrowy, 5 ton, nie? No. Ale może, no, i teraz może. I od razu jechać w pole. Tak jest. Dobra. Z rozpędu. No. Dobra, to zostaje, będę pakował. Tutaj jeszcze zaraz o panu dom, dokumenty do podpisania. Może na szybką kartkę jakąś? No, mogę napić się to. Jak idzie to. Pan sobie poszukuje i zapraszam. No, no, ale to podpisujemy dokumenty, a później. O, MAM. Man. To jest dobra maszyna, nie? No to. Tak. No nie jak to, jak to, no jak to tam jest? To jakoś przyczynił. No, umieszczam akurat to. Się przyzwyczaił do skani i skanie, nie? Tylko tu mam taki, taką sumkę do wykorzystania w e-sklepie. Tam muszę zadzwonić i wszystko będzie, okay. Powiedzą co trzeba. Tyle, no, podpisujemy. Dobra. Ja to się pakuję. Już panu to daję.